Proszę Państwa, ale Unia Europejska i Parlament Europejski to nie tylko te wyzwania zewnętrzne, jeśli do nich należy także zabezpieczenie dostaw energii, możliwie tania energia, ale to także konkretne sprawy, które mają wymiar dla Polek i Polaków, które czujemy, że nadchodzą i były realizowane przez ostatnie lata. Powiem tylko o niektórych. 20 miliardów złotych na oszczędność energetyczną i budowy czegoś, co nazywamy mikrogeneracją, energetyką prosumencką, czyli produkcją energii właściwie w gospodarstwach indywidualnych. Prawie 1 miliard na technologię czystego węgla. To może być także podziemne zgazowanie czy naziemne zgazowanie węgla, a więc produkcję gazu z węgla, albo takie technologie, które nie będą szkodziły naszemu zdrowiu, jeśli będziemy węgiel wykorzystywać. To 20 miliardów na małe i średnie firmy. To drugie tyle na innowacyjność, budowę konkurencyjności naszej gospodarki i tworzenie miejsc pracy. To 12 połączeń bardzo ważnych, energetycznych dla naszego kraju z sąsiadami w ramach 6 miliardów euro, które oferuje na to Unia Europejska. To wreszcie przebudowa przemysłu, tworzenie nowych miejsc pracy w oparciu o nowoczesny przemysł, który nie grozi naszemu zdrowiu, a także rewitalizacja miast. To jest wreszcie to, o czym często mówimy, wspólna polityka rolna i niech mi będzie warto także podkreślić o czymś, co jest jeszcze nie tak często podkreślane. Nigdy w historii Unii Europejskiej nie było tak bogatych i szerokich programów dla młodych ludzi. Nie tylko na wykształcenie, ale także na wzajemne poznawanie się, na tworzenie miejsc pracy dla tych najmłodszych obywateli, którzy wchodzą na rynek pracy i dla których Unia Europejska powinna być wielką nadzieją i jest, wierzę to głęboko, nadzieją w naszym kraju. Mówię Państwu o tym wszystkim dlatego, że od 10 lat posłanki i posłowie Platformy Obywatelskiej, a także PSL-u działają w Europejskiej Partii Ludowej. Europejskiej Partii Ludowej ewidentnie najsilniejszym ugrupowaniu dzisiaj w Europie. W jakim sensie decydującym często o tym, jakie są podejmowane kierunki działań, jakie w końcu podejmowane są decyzje. I dlatego silna Platforma Obywatelska, jak największa liczba posłanek i posłów z Platformy Obywatelskiej, działających w Europejskiej Partii Ludowej, to jest pewność, że te dobre działania dla Polski i Polaków będą kontynuowane. I o to chodzi w tej kampanii. Proszę Państwa, na koniec chciałem jeszcze powiedzieć o tym, że to będzie trudna kampania. Powinniśmy mieć tego świadomość. Są trzy istotne sprawy. Przeniesienie tego, co może nam dać Unia Europejska na krajowy grunt, wymaga nie tylko silnego Parlamentu Europejskiego, czy działań naszego kolegi i całej Komisji Europejskiej, ale także silnego polskiego parlamentu i współpracy w ramach tego parlamentu, jak najdalej idącej, a także współpracy z samorządami, które wcielają w życie wiele tych nadziei i oczekiwań, które mają obywatele. I musimy zadbać o przejrzyste, przyjazne procedury. Musimy także skonstruować taki program, który da szansę rozwoju na następne dziesięciolecia naszego kraju. Jest też ważne, i to jest drugi punkt, może najważniejszy, że ta kampania nie będzie wolna od populizmu. Nasze postulaty i nasze programy są bardzo konkretne. Zarówno to, co robiliśmy, jak i to, co chcemy zrobić. Nasza strategia jest oczywista. Wynika z kontynuacji tego, co Platforma Obywatelska razem z koalicjantem dokonywały w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza na terenie instytucji Unii Europejskiej. Ale trzeba jeszcze dodatkowo będzie odpowiadać na wyzwania wewnętrzne. O nich już była dzisiaj mowa. Trzeba się przygotować.
na umiejętność zmierzenia się z nimi i także pokazania, że jesteśmy w stanie im sprostać. Musimy pracować wszyscy i to jest ostatnia sugestia, która wydaje się całkiem oczywista. Wszyscy, którzy będą na listach wyborczych, wszyscy działacze Platformy Obywatelskiej, oczywiście wszyscy sympatycy i członkowie naszej partii. Jest istotne, żebyśmy stworzyli taką wspólnotę w czasie kampanii, bo to jest wspólne wyzwanie i wspólne działania. Nie czas teraz na jakiekolwiek podziały. Proszę Państwa, wracam do tego, co powiedziałem na początku. Możemy wygrać tę kampanię i przyszłość dla Polski, do Europy, jeśli na naszych sztandarach zawiesimy hasło znane nam od dawna i wypróbowane. Solidarność i odpowiedzialność. Dziękuję bardzo.